Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Flandria. I jak było widać na miniaturce, będzie to bitwa z fajerwerkami. Czyli mam nadzieję, że będzie na co popatrzeć. Tym razem mam do robienia zadanie specjalne, taktyczna sprawność, a chodzi o to, żeby robić fragi z czołgami lekkimi i średnimi. W moim wypadku będą to pantery. Niech się przyda w końcu na coś ta zmiana dokonana przez gajdziny z podniesieniem BR-ów. Mam do dyspozycji aż trzy wersje panter. Pierwsza z nich to jest Pantera F i jadę nią w stronę punktu B. Na sam punkt na razie przynajmniej nie będę wjeżdżał, dlatego że tutaj jest bardzo przyjemna miejscówka. Chociaż niebezpieczna, o właśnie w tym miejscu. Muszę tylko uważać, żeby się nie załapać na towarzystwo pojazdów przy punkcie A. Stamtąd jest przestrzał właśnie na tą miejscówkę. No, ale że mam już przed sobą podświetlonych czerwonych, to będę sobie do nich po kolei strzelał. Pierwsze jest M10, tutaj jest Sturmpanzer, jest też M4A2, jeśli dobrze widzę. No w każdym razie przestrzałów na nie nie ma, za to na dystansie jechał sobie Tygrys H1, dostał strzała w silnik, pokazał się ponownie ten Sturmpanzer. Sturmpancerek ściągnięty, jeszcze tylko namierzyć H1, kolejny frag. No gdzieś tutaj jest jeszcze to M4. Dostałem artylerię, więc robię z niej użytek. Niech się nie kisi. Jeden z przeciwników przeskoczył, no jest M4A2. Na dystansie przy respie aż stoi M4A1. Wyjechał też PT-76 w kierunku punktu C. Ten strzał nieudany. Przede mną jest Leopard. No, pelotka. Tu jeszcze jedno M4. No, aż się zrobiło czerwono. Tygrys H1. Wyrzucam jeszcze raz. Artylerię. Słabo jest to podświetlenie, ale Leopard się załapał. Pelotka rozwalona. Z respa wyjechało M18, trafienie w gąsienicę, M18 robi piruety, a kiedy jej się znudziło, to dostała gonga. Wpadają te fragi bardzo przyjemnie. PT-76 już przeskoczył za punkt C. No niestety pierwszy pocisk gdzieś trafił nie wiadomo w co, teraz przyjęło się krytyczne. Szkoda, że tylko jeden załogant. Ale dobre i to, PT na chwilę jest wyłączony. No i jest to w tej chwili jedyne podświetlenie. Tu jest jeszcze M4A3E2. Wieża bardzo twarda, z pantery nic raczej jej nie zrobię. Za to PT wyjechał za skałki i tym razem już zniszczony. Przy punkcie A cały czas są czerwoni. Tutaj jest M4A1. Za nisko. Jest jeszcze artyleria. No to ją spożytkuję. Tak jak mówiłem, ten M4 stoi za nisko. Lob się nie udał.
próbuję kontrolować, co on tam będzie robił. Wysyłam na niego artylerię, żeby się przynajmniej trochę wystraszył. Za to M4A3 pokazało bok, wyjechało na górkę i przerobiony na fraga jedzie M36. Tylko krytyczne, ale M36 zatrzymane. Przeładowanie, poprawka i następny frag zrobiony. Kolejne M4A1, krytyczne. Obsługa działa, zlikwidowana. Aż się wystraszyłem, że to czerwony tu wyjechał. Trafienie bierze, zepsuty zamek. Jeszcze jedno przeładowanie, jeszcze jeden strzał i M4 jako kolejny pojazd zaliczony do zadania. T-34-85 przejęło ten strzał do M4, zniszczone działo w teciaku. Ja mam 12 fragów zrobionych. Taką mam nadzieję, weszło krytyczne w T-34. Spóźniony strzał, dostałem od kogoś gonga, mam pożar, muszę to gasić, teraz będzie przez chwilę naprawy w moim czołgu, nasz horn. Skontowany, ale krytyczne się przyjęło, w obsługę działa, poprawka. I tym razem pocisk wylądował na domku. T-34 pokazuje skontowany bok. Nie jest to przyjemny w tej chwili cel. No ale próbuję. Weszła za niego asysta. Na dystansie jest ISU-122. Nieudany strzał. ISU zdążył odjechać. No daleko był, więc miał czas się schować. Straciliśmy punkt B, ale przejęliśmy punkt C, więc sytuacja niewiele się zmieniła. Za to to M4A1 przez chwilę było widoczne. Jeszcze raz Leopard krytyczne. No i ta M4 jedzie w stronę punktu A bokiem do mnie. No i tak, po 12 fragach wykończył mnie ten nasz horn. Najpierw myślałem, że to był wynik nalotu bomb, no ale okazuje się, że gejdziny wiedzą lepiej. Na szczęście dołożyli mi do moich fragów też użycia, a tracimy punkt A, więc w tej chwili będzie się ta bitwa przedłużała. Niedużą, ale jednak przewagę będą musieli nam ściągnąć czerwoni. A ja jadę w tej chwili Panterą G po ostatniego potrzebnego mi fraga do atomówki. Weszło krytyczne. No i niestety drużynowy pomógł mi, dostałem asystę. Szkoda, że nie ma go wtedy, kiedy potrzebuję robić te asysty do zadania. No mówi się, trudno, trzeba polować na następne fragi. Cały czas brakuje mi jednego bombowca, na gajziny już nie liczę. Tam jest ten Leopard, więc zrzucam mu artylerię. Może się coś przyjmie. Weszło trafienie i to wszystko. Jest trochę czerwonych podświetlonych, tylko ja muszę znaleźć takiego, który będzie dla mnie najłatwiejszym celem. T-25 nie jest taki łatwy, wieżę ma bardzo twardą, za to flak 88 już jest do przyjęcia, tylko że stoi do mnie ustawiony przodem. Nie bardzo mam jak trafić we wrażliwe jego części. Strzelam cały czas w jego przód, tu kolega zginął w KW-85, przejął strzał, który był prawdopodobnie dla mnie przeznaczony. No i w
końcu flak 8.8 zlikwidowany, mam atomówkę do użycia. I jak widać doleciał do mnie ich bombowiec. Bez znaczenia, dlatego że mam jeszcze jedną panterę. Wyjeżdżam tylko po to, żeby użyć atomówki. Fanfary już, syreny grają. Mam gotowe 3 myśliwce na ogonie. Byle tylko dolecieć jak najniżej. Teraz będę próbował lecieć, żeby zbierać, nabierać prędkości. Ale też już jestem blisko. Trochę podrywam samolot, żeby uruchomić strzelców. Poleciała bomba i za chwilę będą fajerwerki, będzie grzybek. Tu jeszcze kolega się rozbił, chciał mi zniszczyć całkowicie mojego bombowca. Bez potrzeby, bo bitwę kończy atomówka. Dla chętnych będą jeszcze statystyki, a z mojej strony to wszystko. Cześć!